była muzyka z filmu Pogoda na jutro, a ja myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy na planie filmowym. W podkrakowskich Przegorzałach, gdzie trwają warsztaty Film Spring Open, młodzi ludzie uczą się tutaj jak robić kino, także to kino przyszłości. Na Dziedzińcu spotkać można i Alana Starskiego, i Dorotę Kędzierzawską, i Bodo Coxa, ich mistrzów, no ale także oczywiście sprawcę całego tego zamieszania, naszego fantastycznego operatora, który zaprasza co roku na Film Spring Open i młodych filmowców, i profesjonalistów po to, żeby razem spędzili tutaj bardzo kreatywny, twórczy czas. Sławomir Idziak jest gościem mojego kina. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Wyszliśmy właśnie przed chwilą z wykładu Krzysztofa Ptaka, świetnego operatora, prekursora takiej domowej postprodukcji filmowej, i powiedziałeś, że zapraszasz gości, których sam chciałbyś posłuchać, sam wysłuchać ich wykładów. To jest jeden z nich. Tak, to najprostsza recepta, bo przecież ten świat tak się dynamicznie rozwija, że nie warto udawać, że wszystko wiemy, a są w każdej dziedzinie jacyś specjaliści. I muszę powiedzieć, że w tym roku się nadzwyczajnie udało, że właśnie oprócz Krzysia Ptaka, którego wspomniałeś, mieliśmy wczoraj wykład, który był zaskoczeniem. Sam nie wiedziałem, czego oczekiwać. Zaprosiłem Jacka Santorskiego, psychologa. I to był jak do tej pory najciekawszy wykład tych warsztatów, bo on mówił dokładnie o tym, co jest problemem tych młodych ludzi. Zarządzanie własnym ego. I on takim ładnym hasłem to zakończył, że musisz zastanowić, czy ego jest twoim właścicielem, czy ty jesteś właścicielem twojego ega. I tu na Film Springu, bo tutaj muszę cię skorygować, bo to nie jest jeden plan filmowy, to jest liczba mnoga, to jest mnóstwo planów filmowych, to jest bardzo dużo grup kręcących filmy i z podkreśleniem słowa grupy. Bo tak naprawdę architektura filmu jest za skomplikowana, żeby ją zrobiła jedna osoba. Reżyser może być genialnym pisarzem, może mieć troszkę talentu wizualnego, ale już na pewno nie skomponuje muzyki. Nie zagra w swoim filmie. I tutaj ci filmowi egoiści uczą się ze sobą współpracować. Mają taką szansę, żeby taka sytuacja nastąpiła, żeby ona się nie sformalizowała, trzeba stworzyć im rodzaj otoczenia, które jest łatwe do zaakceptowania. My to budujemy na zasadzie, że tu nie ma zazdrości. Każdy festiwal polega na tym, że komuś się zazdrości sukcesów, nagród. Tutaj tego nie ma. Czyli ja to nazywam festiwalem nie oglądania filmów, tylko festiwalem robienia filmów, a tak najprościej piaskownicą do filmowania. Film Spring Open, czyli filmowa wiosna, w tym roku jest jesienią, ale nie zmienia się to takie odkrywanie, to takie rozwijanie się jako osoby, która chce iść w filmie do przodu. Dlatego tutaj powstają też filmy, które są przyszłością kina. Młodzi ludzie się uczą je robić. Takie między innymi, gdzie sam widz będzie mógł decydować o tym, jak dalej akcja się posunie i co się będzie w tym filmie działo. Tak, bo tak będzie. No tak, no, mamy na przykład kamery, które w tej chwili widzą więcej niż oko i trzeba się dostosować w stylu opowiadania. I na przykład chwileczką właśnie na tym wykładzie. Wychodzę z wykładu, gdzie dowiedziałem się rzeczy sensacyjnej, że fotografując tymi nowymi kamerami, czyli prawie że w ciemnościach, aktorzy mechanicznie otwierają oczy bardziej. I czyli te oczy są bardziej wyraziste. Czyli można powiedzieć tak, jeżeli ja fotografuję thriller i chcę pokazać strach w oczach, to lepiej użyć właśnie tej kamery, używać wielkiej ciemności i będę miał rozszerzone źrenice ze strachem. Technika pozwala zrobienie czegoś, co nie można zrobić do tej pory inaczej niż w komputerze. Więc tutaj myśląc o przyszłości, a trzeba zacząć, że widz przyszłości będzie inny, będzie inna definicja widza, będzie chciał być aktywny. My myślimy już o tym w tej chwili, mówimy o interakcyjności, mówimy o poszerzonej rzeczywistości, o takich urządzeniach, gdzie oglądamy ekran, ale nie, ten ekran nie jest nieruchomy jak w kinie. Czyli jeżeli coś się dzieje z prawej strony, to musimy odwrócić głowę w prawą stronę, czyli ten hełm, czy te okulary, które mamy na głowie, reaguje na grów głowy, czyli morderca może podejść z tyłu i musimy odwrócić się o 180 stopni, co powoduje, że włączają się pewne elementy naszej motoryki, jak na przykład błędnik, który szaleje, bo błędnik jest nauczony, że to się wszystko dzieje w ruchu, a my siedzimy i robimy coś, co błędnik nie rozumie, bo jeżeli jeździemy kolejką górską w dół, to błędnik przygotuje mięśnie, żeby one sparowały zakręt, który następnie nastąpi, a tu żadnego zakrętu nie ma, ale w wizji ten zakręt następuje. Więc tutaj mamy różne przygody, które będą miały wpływ na język, sposób porozumiewania się z przyszłym widzem. No i tego się wszyscy uczymy, bawimy się. No, świetnie jest. Przyszłość kina zaczyna się tutaj. Film Spring Open w Krakowie, w podkrakowskich Przegorzałach jeszcze do 10 października. Sławomir Idziak był gościem mojego kina. Dziękuję. Dziękujemy. RMF Classic prezentuje Moje Kino. Magazyn o sztuce filmowej.